No, hej, hej, witam y, bardzo serdecznie ponownie. Słuchajcie, Rzepa, Rzeczpospolita y, publikuje informacje na temat ujawnionych dokumentów związanych ze sprawą Epsteina. Padają nazwiska Hawkinga i y, Trumpa. Nie będę tutaj tego całego y, artykułu Wam przedstawiał. Y, na dole będziecie mieli link do artykułów Rzeczpospolitej. Będziecie mogli sobie sami yy, to przeczytać yy, i dowiedzieć się dużo więcej. Tak czy inaczej, kobieta, która twierdzi, że była ofiarą Jeffrey'a Epsteina, amerykańskiego multimilionera skazanego za przestępstwa yy, wiemy jakie, tak, zeznała, że książę Andrzej, syn Elżbiety II, położył, też brał w tym wszystkim udział. Odbyło się to wszystko w domu Epsteina w nowojorskim Manhattanie, w 2020, 2001, przepraszam, roku. Tak wynika z dokumentów sądowych związanych z toczącym się procesem cywilnym, które zostały. Ujawnione. 150 nazwisk polityków i finansistów w dokumentach sądowych dotyczących właśnie sprawy Epsteina. Opublikowane w środę dokumenty sądowe ujawniły kilka nowych szczegółów na temat rzekomej działalności Pszczajna w zakresie handlu żywym towarem. Więcej dokumentów ma pojawić się w kolejnych dniach. Epstein przyznał się w 2008 roku do namawiania nieletnich do różnych brzydkich rzeczy. W 2019 roku w wieku 66 lat odebrał sobie życie, oczekując na proces w sprawie y, federalnych zarzutów o handel y, ludźmi w celach. Wiadomo, Yy, jakich. Dziesiątki kobiet oskarżyło Obstaina o zmuszanie ich doświadczeń, wiadomo jakich, dla niego i jego gości w prywatnym domu na wyspie na Karaibach należącej do niego i w domach, które należą do niego w Nowym Jorku, Florydzie i w Nowym Meksyku. Yy... Nazwiska ponad 150 osób wymienionych w dokumentach związanych z pozwem złożonym przez Virginia Giffre, jedną z kobiet oskarżających Epstein o je, i jego przyjaciółkę, przepraszam, y, Maxwell, która miała pomagać finansiście w handlu żywym towarem, były dotychczas utrzymywane w tajemnicy, dopóki sędzia federalny z USA w ubiegłym miesiącu nie orzekł, że nie ma podstaw prawnych, by nie ujawniać tych nazwisk. Po resztę bardzo serdecznie zapraszam do linka na dole i ym, no, dowiecie się, dowiecie się parę ciekawych rzeczy, jeśli Was oczywiście to interesuje. No, sprawa głośna, yy, sprawa tak naprawdę pokazuje, yy, jak funkcjonuje yy, no, pewna część w każdym razie, tak zwanych elit yy, światowych, elit globalnych, można powiedzieć. Yy. To nie jest zaskakujące, to jest po prostu no, y, Można było przypuszczać, że takie oczywiście sytuacje mają miejsce w przeróżnych gronach y, na całym świecie. Y, jest to po prostu przykład y, jednej z setek albo i nawet tysięcy takich sytuacji, które po prostu zostały ujawnione, bo większość oczywiście nie jest ujawniona. No to jest przykład. Y, y, źle chyba się wyraziłem. Y, Setki tysięcy takich y, sytuacji ma miejsce. A to jest jedna z takich, które zostały ujawnione no, w ten sposób. Yy... No, czy polecam. No. O zainteresowani mogą po prostu się troszeczkę ciekawych rzeczy, że tak powiem, dowiedzieć. Tragi ciekawych rzeczy. Pozdrawiam. Trzymajcie się na razie.